druga połowa meczu. To trzecie miejsce. Summer Miki od razu gol. Mocne początki ma Gencjana, która walczy w tym meczu z Sambą. Prowadzi 2-0 obecnie. Teraz wejście prawą stroną Samby, ale bramkarz na posterunku. Na zamknięcie tej strony, z której strzelają gole, czyli lewego swojego skrzydła. Tym razem się nie udało i jest kontra Samby. Zatrzymana. Atak pozycyjny Samby. Strzał zaskakujący z obrotów, krótki ruch, ale obroniony. Teraz próbują wyprowadzić piłkę. Aut dla Samby. Szybko wykonany. Strzał. Światło bramki obroniony. Próbują wyjść z kontrą, ale te kontry to raczej ograniczają się do wykopów od swojej bramki. Samba zamyka ten atak pozycyjny coraz ciaśniej. Rykoszetu, główka, bramka. Kontaktowy gol Samby. I się zapowiada bardzo emocjonująca końcówka. Niecałe 6 minut do końca. Ale tutaj gubią piłkę w niebezpieczny dla siebie sposób. Bramkarz staje na wysokości zadania, zatrzymuje napastnika Gencjany i Samba ponownie. Ten atak też się nie powiódł, bo niecelne podanie. I Gencjana. Bo tutaj wcale nie zamierza się poddać, prowadząc, stara się grać piłką. Było blisko do zdobycia trzeciej bramki, ale
ale się to nie udało. Samba ma po raz kolejny szansę na doprowadzenie do remisu, ale nie w takiej sytuacji, kiedy będzie gubiła przy pierwszym podaniu piłkę. Dwa słupki, dobitka, gol! No to była bardzo już taka akcja dopracowana. Mogliby przy wielkim pechu, gdyby nie padł po niej gol. Więc Jana Samba 2-2 i ten mecz zaczyna się, można powiedzieć, na nowo. Tylko czasu mniej do końca. Przerywa ich akcję i Samba. Samba, że powiem, nie właśnie się na tej szybkiej kontry, tylko bardzo spokojnie rozgrywa ataki pozycyjne. Proszę bardzo, pod bramkę, bardzo dobre zagranie, co tam się dzieje. Zamieszanie, wybita piłka w aut. Jana próbuje wyprowadzić kontrę, ale to się raczej już nie uda. Pusta bramka, to nie pusta, ale gol. Zgubione krycie. I jest 3-2 dla Samby. No, teraz szansa na wyrównanie była. Teraz rozpaczliwe ataki Gencjany dla odmiany. Przerwana ta akcja przez sędziego, będzie wolny dla Gencjany. Przejęła tę piłkę. Rozegranie na lewą stronę. Jeszcze jedno dogranie. Tam gąszcz nóg. Będzie aut dla Gencjany. Poblokowane te strzały. Będzie kontra Samby. Będzie groźne kontra Samby. Poda na drugą. Aj! Ani strzelił, ani podał. Sekundy do końca, niecałe pół minuty. Gdyby to trafił, byłoby po meczu, a tak to jeszcze będą nerwy. Samba się broni, Gencjana naciera już i prawą flanką, ale tutaj częściej gubią piłkę. To już są sekundy do końca. Będzie pusta bramka, będzie. To jest pewny gol. Tak jest.
4-2 dla faworytów, którzy zdobywają trzecie miejsce w Summer League. Proszę się nie sugerować tym obrazkiem, jest piłkarz zwycięskiej drużyny.